Witam serdecznie z tej strony Hamster i witam ponownie Amnesia Anakin for Pigs. Będzie to już piąty odcinek, no trochę długo mi to zajęło, bo czasu nie było, tak, ale jakoś znalazłem na następny odcinek, więc lecimy dalej z tym boksem. Oczywiście już czuję, że będzie to masakra dla mnie, bo ponieważ ostatnio zatrzymaliśmy się, jak weszliśmy z cmentarza do katakumb kościołu. Katakumb albo do kościołu ogółem, tak? No ale to wyglądało zejście w dół, czyli do katakumb. No ale zobaczymy, tak? Muzyka jak zawsze, strasznie głośno. No dobra. Troszeczkę ścina. No dobra, drzwi zaregulowane. Widzę, że... Dobra. Halo? Okej. Już jest coś ciekawego. Już odgłosy, nie odgłosy. O, mamy notatkę. Tak bardzo chętnie czytam. Bliźniacze świece wokół figur świętego, rzucające światło na narożnik kaplicy. Myślałem, że ojciec Jeremiasz jest godny zaufania i można powierzyć mu tę tajemnicę. Ale on jest taki sam jak wszyscy inni. Stary ksiądz poszedł do zagród razem ze swoim statkiem. Boże, ja chciałem statkiem przeczytać, matko boska, język mi się już plącze. I mówi, że kroczy z nim do naszego świata prawdziwy pasterz. Interesujące, nie powiem. Kurczę, troszeczkę mi to laguje, nie wiem czemu. Nie mam zielonego pojęcia. Biblia. Zawsze się przyda. Krzesełko. Przeszkadzasz. I nie rób takiego hałasu, ja cię bardzo grzecznie proszę. Papirus. No dobra, wyskocz już mi... A, tam jakieś drugie Tak, jak szedłem, świnki nie było. Wracam, świnka jest. Schody na górę. Schody na górę. Tak, czyli muszę otworzyć drugie też. Boziu, już mam kurde dreszcze. Cholerne dreszcze. No ale... Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity. One of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lame pog, spitting back offal at mankind. Mini tanks Leforda. Czyli tylko tyle miałeś mi do powiedzenia, tak? Dobrze, idziemy dalej. Bramka numer 1, bramka numer 2. Którą wybieramy? 1 czy 2? 1 czy 2? Dobra, 1. Nie krzycz, przecież jeszcze nic nie zrobiłem. Stefano Pildipaja, tylko... Nie można ich brać. Dobrze, ja mam takiego pomysła. Chociaż może to być też błąd, bo jak będę uciekał, to oczywiście se drzwi zamknąłem, tak? Halo?
kurde. Chcesz wiedzieć, że to będzie bieganina. No, otwórz się. Jest jak to wolno się otwiera. Proszę, nic tu nie będzie. Wysek chyba. Odbiór z opery, raczej z kościoła? Boże, czy ktoś mi powie, czemu ja w to gram? Jedynkę jakoś przetrzymałem. What the f... Co? Słyszałem to? Nawet opłatka mi nie dadzą? Wyłącz te organy! Czyżby świnia nam grała na organach? Kurwa, jakaś maszyna? Czy co? Ja se te drzwi przymknę. Kurwa, drzwi zamknąłem, a hałas jak hałas. Dobra, organy się skończyły, ale czemu ja tego nie mogę pociągnąć? Obsiute, tego otworzyć nie można. Nie można otworzyć? Czy można? Podskocz. Tak, wejdź tu. No. No ni chuja, jakby było zablokowane. Otwórz się! No nie otworzy się. No niestety nie otworzy się. No co, otworzymy drzwi i świnia? Hello? Świnia biegająca, czy... Świnia posążek? Proszę cię, nie oddychaj tak! Okej. To co ja mam zrobić? No tu jest jakaś dźwigienka, której no za... No, no nie chce się pociągnąć, no. W dół? Nie. Przestały grać. Misiu! Misiu, pomóż mi! Ej, nie mogę podnieść misia. LOL! O, podniosłem. Mam misia. Mam misia. Nie zawaham się go użyć. Jest na górze. O Jezus. Wiecie, czemu ja to robię? Pytam się po raz kolejny, czemu ja to robię? Dobra, to teraz zgłupiałem. Nie, to ja... Ja centralnie muszę coś tam zrobić, tylko... Thank you.
Kurwa mać, przestań tam na górze biegać. Kurna, no ludzie, centralnie nie wiem co zrobić. Patrzę też tu, czy jakaś notatka, czy coś nie leży. Ale no niestety nic. Czyli coś z tą maszyną trzeba zrobić. Ja cię błagam. Na litość boską. Tak, wiem, oddychasz, sapiesz, zrasz, nie wiem co jeszcze. Czy te świnie można ruszyć? Nie, tych świn nie można ruszyć. Biblii też nie. Tego też nie. Czy może coś tutaj jest? Coś odblokowałem. Zobaczmy dziennik. To nie jest czego podobny stwór, a to z poprzedniego odcinka. Poświęconą ziemię? No jeszcze byś się zdziwił. Zobaczcie, modlitwie Ruszyngon, jak ja wtedy nienawidziłem Boga. Trąciłem go, jest... Dobra, zagadkowy. To jakiś mechanizm, wyzwolenie tajemniczy piekielny. Nie wiem co to takiego, ale odpowiedź jest zapewne urzędny świecznik. Ale dlaczego nie mogę tego pojąć? Po co ukrywać tajemne machiny w kościele? I gdzie są wierni obok ołtarza? Widać ślady, jakby kogoś tam ciągnięto. Czyli... Aha, czyli muszę świecznik. Zajebiście. Gdzieś jest... Czy ten świecznik mogę wziąć? Nie, nie mogę wziąć. Czy ten świecznik mogę wziąć? Nie, nie mogę wziąć. Dobra, ludzie. Szukamy świecznika. Tutaj jakieś są niezapalone. Nie. Na ołtarzu nie widziałem. Któryś z tych może? Nie. Co? To za jęki, ja się pytam. Kurna, najgorsze w tej grze to... Najgorsze, no też można powiedzieć zajebiste, tak? Te efekty dźwiękowe, tak? Odgłosy, muzyka, chodzenie gdzieś na górze, skrzepienie tych schodków, podłogi, no... Naprawdę, no i... Nie kłamię was. Mam ciarki na plecach. Się kurwa naprawdę boję. Tu już byliśmy, ale może tu coś jest? Nie, niestety nie ma. Ja się, kurde, naprawdę boję. A, to misio, to ja go tam położyłem. Uf. Misio... Ziemniory, uiskasz jakiś. Jest świecznik.
Zmieniając życie, uruchomię to i coś będzie biegło. Albo do mnie, albo po prostu gdzieś przebiegnie, tak? Mam nadzieję, że nie będę musiał uciekać, bo ja też czuję, że to będzie powtórka. A nie mam miejsca tyle na dysku, żeby powtórkę nagrywać. No, świetnie. Silnik pcha ognie, bo centrum jest szemperem, po co czuję, jak wygryje powietrze, moje serce drży. No co ty nie powiesz, moje prawie wyszło przez gardło. Na samą myśl o pociągnięciu tej dźwigni i ujrzeniu dzieł tej mrocznej maszyny. Ale wołają mnie moje dzieci i nie mogę ich zawieść. Znając życie, pewnie twoje dzieci nie żyją, tak coś... Nie, ni chuja, ja tam nie schodzę. No, kumpel w Counter Strike'a gra, widzę. Boję się. Niech ktoś mnie za rączkę podtrzyma. O kurwa. Tu będzie świnia. Możliwe, że na nagraniu nie będzie nic. Widać. Pierdolę, cały się trzęsę. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Jajo do ucha, a usłyszysz... Tak, tu będzie świnia. Patrz dziecka, tam gdzieś na dole świnia. Zagadka. Cóż to za ożywienie, zniknęło od potrzeby. Wany z różnych szczęści. Wątpliwy, kiedy ktoś mnie odnalazł, ale dostałem wam list. Skreślony w półmroku tego cuchnącego miejsca. Mój kąt stąpa... Kat, Boże, kąt, kurde. Kat stąpa gdzieś poniżej podłogi, a współwięźniom jęczą w kącie. Czekam, aż ktoś zapuka do mojej klatki, co będzie oznaczało, że nadszedł moja kolejna odbycie mrocznej podróży. Czy możesz... A. Ja pierdzielę, jest... KURWA MAĆ! Chwila, moment. Ja pierdolę, jak mnie wystraszył. Kurwa mać! O! O Jezus! O! Szkoda, że mnie nie widzisz. Normalnie cały się trzęsę. Nie wiem, czy...
czy to widzieliście, ale aż mnie zatkało. Wiem, że będzie świnia. Dlaczego ja się zmusiłem do ubierania w to? Przepraszam się. Możesz się przymknąć. Idź się połóż na łóżko. Już? Już powiedziałem. Bardzo was przepraszam za to, ale no mojemu pieskowi się wzięło na szczekanie. Znowu szczeka. Okej, okay. Mamy chodzącą gdzieś tu świnię. O kurwa. Widzicie to? Sorry, jeżeli nie widzicie, no to sorry, ale nie zapalę światła, żeby to gówno mnie zobaczyło. Cholera, to gówno patroluje tu. Jezus, jakie bydło. Ona tu patroluje. Jak ja to mam obejść? Jeszcze dziecko jakieś tu jest zamknięte. Dobra, plan jest taki. Kobieta płacząca? Dobra, wraca się. Tylko teraz pytanie, czy to jest szybkie, czy nie? Przepraszam za to, ale no, ktoś mi wchodzi do pokoju, chociaż wiedzą, że nagrywam. Dość dobre miejsce na kampę znalazłem. Dobra, ludzie, przeszliśmy to cudem, już poznaliśmy naszego przeciwnika. Czas podsycić ogień. Podczas pracy robotnicy lubią śpiewać. Śpiewają, kiedy jedzą, śpiewają, kiedy się myją. Zawsze śpiewają, jeżeli przyłożysz ucho do ziemi, usłyszysz ich śpiewy. Chyba jęki świn, ale nieważne. Nie widzicie, pewnie macie czarny ekran, tak, ale powinno wam się po pewnym czasie pokazać. Ale to szybko przejdzie, tak? Więc dlatego czytam, co to jest napisane. Wiadomo, możecie sobie zatrzymać to i przeczytać, no ale... Kultura jest, tak? Nie lecimy w bambuko. Więc tak jak mówiłem, no... Jak na razie, to na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję wam. Ostatnio sobie zakupiłem, chciałem zrobić
z Resident Evil 4 Biohazard HD Edition. Bo sobie zakupiłem, no ale niestety, no, trzeba oszczędzać na kartę graficzną. No bo po prostu, no, grać mogę grać, tak? Tylko, że trochę mi nieraz przymula i jak są filmiki, to... Dźwięk idzie szybciej, a wideo się opóźnia i to masakrycznie się opóźnia. Więc to by było śmieszne coś takiego rzucić, tak? No śmieszne by było. Ale w najdłuższym czasie postaram się zaoszczędzić trochę kasy i odłożyć sobie na kartę. I wtedy się wrzuci no właśnie Resident Evil. Jeżeli ktoś będzie chciał, to Naruto. Co jeszcze? No tak, no ostatnio gram właśnie z Drago i pewnie będzie jeszcze z nami taki kolega Wixu też, znajomy grał. W Slendy Tubi się dwójkę, więc bardzo chętnie zapraszam. I tak jak zawsze, no subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, nie wiem, oplujcie. I do następnego razu. Mam nadzieję, że może jeszcze dzisiaj. Nie obiecuję nic, nie obiecuję, że w szybkim czasie następny odcinek nagram, bo po prostu no... Jedynka mnie tak nie przerażała jak... To. Ta część. Chociaż nie powiem, w jedynce też zdarzało się, że po prostu dawałem sobie spokój na dłuższy czas. Ale ją całą przeszedłem. A muszę się wziąć w garść i przejść to, więc... Dziękuję i do zobaczenia. Hejo.